rządu jako prezes Polskich Artystów Plastyki Okręgu Warszawskiego mam ogromną przyjemność powitać wszystkich Państwa, naszych panów, koleżanki i kolegów i wszystkich resztę zainteresowanych na wspaniałej wystawie sekcji grafiki. Prowadziłam kiedyś tą sekcję, jak jeszcze nie byłam prezesem, a koleżanka Bożenka Korulska przejęła od 7 lat i fantastycznym skutkiem prowadzi ją dalej. Uważamy, że to najlepsza sekcja. Wystawy są coraz wspanialsze. Konkursy ogólnokrajowe, niedługo będą już międzynarodowe. Artyści zaproszeni, profesorowie ze znanymi nazwiskami, chociażby to profesor Tyliński, który też miał nas wystawę. Serdecznie gratuluję, oddaję koleżance, która jest przewodniczącą i Państwa zapraszam do krótkiego wysłuchania. Proszę. Proszę Państwu. Witam na wystawie. Ona jest wystawą pokowidową. Miała odbyć się w zeszłym roku. Nie odbyła się. I w tym roku mamy jak gdyby numer podwójny 2020-2021, bo sporo osób do nas nowych doszło. A tą wystawą żegnamy profesora Leszka Hołdonowicza, który po raz ostatni tu jest wystawiony, już pośmiertnie. Jest to prywatna własność, dlatego mogliśmy to wystawić. A profesor Hołdonowicz był mistrzem tutaj chyba większości artystów, którzy tu wystawiają. Także to takie krótkie pożegnanie z naszej strony. Mam nadzieję, że więcej pożegnań nie będzie. Nie będziemy musieli ogłaszać. A teraz cieszmy się tym, co mamy. Mamy wystawę. Prawie 80 osób wzięło udział w tej wystawie. Prawie 200 prac jest tu powieszonych. Jak ktoś mi powiedział, że są bardzo różnorodne, ale wzajemnie się podpierają. Więc mam nadzieję, że w przyszłym roku, która będzie wystawą podwójną, bo w przyszłym roku ogłaszamy kolejny konkurs grafiki artystycznej, ta wystawa będzie jeszcze piękniejsza. Natomiast teraz chciałam zapowiedzieć, że w Lufciku jest wystawa pana Kacpra Broszka, który jest laureatem pierwszej nagrody drugiego konkursu graficznego, Grafiteka. Nasza grupa Grafiteka jest grupą wprawdzie nieformalną, ale filmuje wszystkie wydarzenia graficzne, które odbywają się w tym budynku. Także zapraszam Państwa do oglądania, ale jednocześnie chciałam bardzo podziękować osobom, które umożliwiły organizację tej wystawy, bo ja jestem wprawdzie kuratorem, ale to jest bardzo mała moja rola. Chciałam najbardziej podziękować Kasi Dudlińskiej, która jest moją prawą ręką od wielu lat. Chciałam podziękować Joli Jansson, która od lat robi nagrody. I chciałam podziękować Wandzie Barowskiej, która dbała o naszą stronę facebookową i pomagała wieszać, co niestety nie ma jej dzisiaj z nami. I naszemu nowemu nabytkowi Marcie Leszczyńskiej, która sprawdziła się fantastycznie w czasie wieszania tej wystawy. No poza tym dziękuję wszystkim naszym skarbnikowi Jadzie Jeziorskiej, dziękuję Ewie Misiak, Jackowi Zarębie i wszystkim tym, których nie wymieniłam, ale wszystkim, którzy pomogli w organizacji tej wystawy, bardzo dziękuję. Serdecznie dziękujemy za przybycie, a kolegom za zmobilizowanie się i za przyniesienie prac w takiej ilości. Zapraszamy na następną wystawę, no i wszystkich, którzy obejrzeli, to tak, za chwilę jeszcze otworzymy wystawę kolegi Broszka Kacpra, który jest laureatem drugiej edycji. Piętro wyżej Galerii Lufcik. Także jak sobie tu Państwo obejrzycie, napijecie się winka i w trakcie miłych rozmów w kuluarach za chwilę będziemy otwierać jeszcze w górę. Także grafika dzisiaj jest wszędzie, we wszystkich naszych galeriach. I myślę, że jest to ogromne. Dziękuję Państwu za liczne przybycie i cieszę się, że galerie nie są zamknięte, bo w zeszłym roku, tuż jak kończyła się wystawa malarstwa,
miała wchodzić właśnie grafiteka, zamknęli i był trzeci lockdown i zamknęli nam galerii i dlatego w zeszłym roku wystawa została odwołana. No, takiej surprizy w tym roku nie mamy, wszystko jest okej i niech tak będzie i niech będzie jeszcze lepiej. Życzę dobrej energii na każdy dzień wszystkim i wspaniałego oglądania projektu. Dziękuję bardzo.